Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, jedyny serwis informacyjny telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie zamierzymy Państwa w podróż do rodzinnych stron Gustawa Manteuffla. Opowiedzą o nim były ambasador Łotwy w Polsce Albert Sarkanis oraz ksiądz Maris Laureckis. W pierwszej części programu porozmawiamy z Krystyną Kunicką o książce Polacy i język polski w Ładgalii. Zapraszam na wspólne obejrzenie programu. Z niewielkim opóźnieniem w tym roku ukazała się ciekawa i ważna dla nas ładgalskich Polaków książka Polacy i język polski w Ładgalii, której autorką jest Państwu dobrze znana działaczka ZPL należąca do ekipy Akcentów Polskich Krystyna Kunicka. Krystyno, opowiedz naszym widzom, jak powstał pomysł na tę książkę. W 2010 roku podjęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Daugavpilskim i w ramach tych studiów zbadałam język polski tutaj w Ładgalii, a dokładnie w Dyneburgu, w Brzeżycy i w Krasławiu. Obroniłam doktorat 31 stycznia 2017 roku i odłożyłam go na półkę, bo już miałam serdecznie dość tych długich badań, ale w 2019 roku prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski zapytał, czy chciałabym może złożyć jakiś wniosek, napisać projekt. No i zdecydowałam w końcu, że sięgnę z powrotem po te materiały, które zgromadziłam w trakcie badań. Napisałam wniosek. Wniosek zaakceptowano i dostałam finansowanie Kancelarii Rady Ministrów. I właśnie pół roku pracowałam w 2020 roku nad tą książką i nareszcie się ukazała. Jest to niestety na razie jedyna monografia poświęcona polszczyźnie tutaj w Ładgalii. Jak tytuł wskazuje, książka jest o Polakach i języku polskim w Ładgalii. Ale czy mogłabyś powiedzieć bardziej szczegółowo o tym, co zawiera książka? Książka jest w dwóch językach, w języku polskim i w języku łotewskim. Zawiera trzy rozdziały. Pierwszy rozdział jest bardziej teoretyczny, czyli opowiadam tam o stanie badań nad językiem polskim w Ładgalii i w ogóle polszczyzną kresową oraz o tym, jak prowadziłam badania. Drugi rozdział jest taki socjolingwistyczny, czyli zawiera dane statystyczne, historyczne i socjalne o Polakach nie tylko w Ładgalii, ale również na Łotwie. Trzeci rozdział, może dla zwykłego czytelnika najbardziej skomplikowany, zawiera analizę językową tutejszej naszej polszczyzny ładgalskiej. Jest to analiza lingwistyczna różnych poziomów języka, czyli jak my tutaj w Ładgalii mówimy po polsku. Książka zawiera również załączniki. Jest to taki mały zbiór tekstów oraz mały słowniczek, ale jest tam dość mało słów, bo są to tylko słowa, które właśnie z moich tych szczegółowych badań wynikły, w naszej polszczyźnie ładgalskiej jest ich o wiele więcej. Dla kogo przewidziana jest ta książka? Dla jakiego odbiorcy i gdzie można zdobyć Twoją książkę? Myślę, że każda osoba, która weźmie tę książkę do rąk, znajdzie w niej coś dla siebie, ponieważ są tam informacje o Polakach. Ta część językowa bez wątpienia bardziej zainteresuje może językoznawców, aczkolwiek myślę, że nasi lokalni Polacy też z ciekawością przeczytają, jak ta nasza polszczyzna funkcjonuje i wygląda. Książka jest bezpłatna, można ją zdobyć kontaktując się ze mną na Facebooku lub w jakiś inny sposób oraz można ją zdobyć w Domu Polskim w siedzibie Promienia. Skończyłaś tak znaczący projekt, więc czym się teraz zajmujesz? No jak zwykle zajmuję się tłumaczeniami, realizujemy dalej akcenty. No i teraz przygotowuję się również do startowania w wyborach do Rady Miasta Daugavpils.
w ramach listy numer 10 Daugo Posnowa da Partia wspólnie z Peterisem Zalbem. Od zawsze myślałam, że polityka nie jest dla mnie, bo jestem człowiekiem akcji, a nie lubię dużo mówić. Ale stwierdziłam, że powinnam się zaangażować w ulepszenie naszego miasta, w rozwój naszego miasta. I wspólnie z Peterisem Zalbe i naprawdę innymi fachowcami, którzy są na naszej liście, chcemy rozwijać nasze miasto. I naszą partię już okrzyknięto taką polską partią, ponieważ jest dużo Polaków. I chcemy reprezentować też Polaków, ponieważ w naszym mieście jest 13% Polaków. Jest to sporo. Ale oczywiście będziemy pracować dla dobra wszystkich mieszkańców miasta. Co byś życzyła naszym widzom w nadchodzące święta majowe? Kochani, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji nadal, bo jest wiele ograniczeń, ale nadal pozostajemy Polakami. Możemy rozmawiać w języku polskim, możemy czytać po polsku, możemy się po polsku modlić. I tak samo możemy w rodzinnym gronie spotykać te majowe święta. Każdy ze swoją rodziną może się udać na przemarsz ulicą Warszawską. Każdy może zapalić znicze lub złożyć kwiaty pod krzyżem na Swobódce. I do tego zachęcam. I życzę pogody ducha i niezłomnej wiary w to, że jutro będzie na pewno lepiej. Gustav Baron Manteuffel to między innymi wybitny kulturoznawca, historyk, prawnik, etnograf, poliglota i tłumacz, znawca sztuki i architektury, mecenas polskiej kultury, autor licznych publikacji poświęconych inflantom. Ekipa Akcentów Polskich udała się do Drecanów, miejscowości, w której 18 listopada 1832 roku urodził się Manteuffel. Spotkała się z byłym ambasadorem Łotwy w Polsce Albertem Sarkanisem oraz proboszczem kościoła w Drycanach Marisem Laureckisem, którzy opowiedzieli o osobowości barona. On żył w Drycanach w obwodzie rzeszyckim. To będąc Polakiem, pochodzenia dawno, dawno pochodzenia niemieckiego, ale będąc baronem polskim, on mówił po rosyjsku, mówił po niemiecku, po francusku, ale co dla nas bardzo ważne, że on milował i mówił, znał język łotewski. Polacy mówili, że w Inflantach żyją Łotysze. Ale ta odmiana łotewska, Latgalczycy ze swym dialektem. A Manteuffel wyuczył ten dialekt i 10 lat nawet publikował bardzo ważną taką pracę Laika Gruomota, Zemnikiem, to jest książka czasu dla rolników, Aba kalendarz, czyli kalendarz. I to była taka współczesna praca w XIX wieku. Wiemy, że w Inflantach w końcu XIX wieku druk w łacinie był zakazany. Tutaj nie wolno było publikować po łotewsku. I dlatego to powiązanie z Polską, z polską literaturą, czy no, literaturą katolicką, także modlitwienniki, to było bardzo ważne dla całego społeczeństwa tutejszego, powiedzmy w Inflantach, żeby mieć te korzenie kulturalne, europejskie, powiedzmy. I jak on nie był jezuitem, ale on jakby tak nieświadomie trzymał tą starą, starą tradycję jezuicką, gdy przyjechali tutaj, jak w Krasławiu na przykład, oni tłumaczyli z łaciny na język miejski książki. Żeby ludzie proste, ludzie, chłopcy, żeby oni były wykształcone na ile to możliwe. I Manteuffel, czyli jego matka,
jego ciotka bardzo dużo pracowała też na powstrzymanie kultury, całej kultury w tym regionie. Oni byli mecenasi. Mecenasi na przykład powstali kościoły w Drycanych. I ta szlachta polska od XVIII wieku i XIX wieku, ona bardzo była zachęcana do życia w Inflantach, wspierała potrzeby, najwięcej potrzeby kulturalne, czy oczywiście przez, no, w większości może być przez kościół, ale te dwory były jakby takie ośrodki kultury i miejskie chłopcy, oni widzieli, że tam jest światło. Jego kapitalne prace Gustawa Manteuffla, oni mieli może być nie takie od razu w społeczeństwie, no ja mówię o całej Łotwie, ale oni powstali jako źródło wiedzy o Inflantach. Inflanty na przykład przez Kurlandczyków czy Livończyków szwedzkich, oni byliby widziane jako te odrębne. Niemieccy nawet pisali, że to jest jakaś Borneo czy Sumatra, ale Manteuffle, pisząc historię Inflant, oni pokazali, że to jest kraj bałtycki. I największe znaczenie na przykład Inflanty polskie, które niedawno wyszły, wydrukowane w języku łotewskim i języku polskim. Czyli znany historyk w Krakowie, Krzysztof Zając, który pracował nad inną pracą Gustawa Manteuffla, Zarys z dziejów krain dawnych Inflant. Ja sam pracował, moim zdaniem to już dla całego społeczeństwa czy narodu łotewskiego, a myślę, że to było ważne, praca Manteuffla w końcu XIX wieku, a to jest wielki album Terra Mariana. Terra Mariana, który powstał pod inicjatywą Manteuffla, a Marii Przeżdzieckiej, oni finansowali. I to jest historia kościoła, w tym razie i społeczeństwa, całe Inflanty i Kurlandy. To 700 lat. Dziedzictwo rodziny Manteuffla, moim zdaniem, najwięcej to jest wielki kościół w Drycanach, który dla całego regionu jest taki widziany. I wszyscy wiedzą, że to są Manteufflowie, którzy zbudowali ten kościół. Ale kościoły inne w Kraslawiu czy w Dagdzie, Mołowie, Borchowie, oni ten wpływ na dziedzictwo kulturalne, no, w takim znaczeniu, że budowy, czy architektura, nie tylko literatura, jest wielka, bo bez tych Polaków byłaby kraina wiele uboga, powiedzmy tak. Jeszcze może być w przyszłości to dziedzictwo musi być jakby aktualizowane. Szczególnie dla młodszego pokolenia. I moim zdaniem jeden z takich akcentów, aby wiedzieć
znać. To może być nie wystarczy tylko plitki pamiątkowe na mogiłach w języku łotewskim, polskim w Drycane, gdzie jest pochowany baron Manteferra, jego matka, ale czyli w Rzeszycy, czyli w Rydze, bo on tam długo żył. Ja bym chciał, moje życzenie takie, żeby na Łotwie powstał wielki pomnik Manteflowi. Jego wpływ na wschodnią część Łotwy jest bardzo głęboki. Należy zaznaczyć, że ubiegłoroczne łotewsko-polskie wydanie książki Gustawa Manteuffla Inflanty Polskie znalazło się wśród nominacji do rocznej Nagrody Kultury Łotgalskiej Boniux 2020. Mamy nadzieję, że również inne prace Manteuffla doczekają się współczesnych opracowań naukowych oraz tłumaczeń na język łotewski, bowiem zawierają cenne informacje historyczne o naszych terenach. Gustaw Manteuffel, pierwszy, który dał kalendarz po łotgalsku. Tak, on pierwszy, który zaczynał, to tradycja wydawnictwa kalendarzy po łotgalsku. Tu w Łotgalii, w Inflancie Polskiej, jak on wie. Tak, to pierwszy to kalendarze po łotgalsku i modlitewnik po łotgalsku. Tak, i on też z pierwszych osób, który przetłumaczył pieśń Mes celu skrytam. Matka Maria Manteuffel z Ryków zbudowała ten kościół z pomocą też ofiar parafiandrzan. I on, ten kościół został z tego XIX wieku. I tu w wnętrzu też ołtarzy. Wszystko z tego wieku, XIX wieku, wszystko zostało. I to majątek Manteuffelów, tu możemy popatrzeć kościół, który zbudował fundacja Marii Manteuffel, matka Gustawa. I ona pisała też po łotgalsku. I ja sam patrzył na pismo, ona pisała. I tam też było powód. I na pewno ona nauczyła swojego syna pisać po łotgalsku, czytać i mówić po łotgalsku. I na pewno matka też nauczyła kochać Drycany, Łotgalię, Łotwę, ludzi, tutejsze tradycje, kultury. To matka taki fundament zbudowała. W roku 1912 Gustaw Manteuffel wskutek wylewu został częściowo sparaliżowany, a zmarł 24 kwietnia 1916 roku w Bonifacowie. Został pochowany obok grobu rodziców przy kościele parafialnym w rodzinnych Drycanach. Przez wiele lat na nagrobku widniał jedynie napis w języku łacińskim oraz płyta z tekstem łotgalskim, gdzie nazywany jest przyjacielem Łotyszy. Dopiero w październiku 2006 roku umieszczona została płyta z polskim napisem Miejsce wiecznego spoczynku Gustawa Manteuffla, wybitnego historyka, prawnika, etnografa. Nadchodzą święta majowe. W tym roku obchodzić je będziemy bardzo skromnie. 2 maja w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny celebrowana będzie msza święta, a 3 maja po raz drugi odbędzie się rajd samochodowy, w którym wezmą udział także przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasady Republiki Litewskiej, żeby upamiętnić 230. rocznicę pierwszej w Europie konstytucji. Wieńce i znicze zostaną złożone pod krzyżem na Słobudce. Niestety nie możemy się spotkać, lecz zachęcamy Państwa do obchodów świąt majowych w gronie rodzinnym. Dzisiejsze wydanie Akcentów Polskich dobiegło już końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za spędzony wspólnie czas. Spotkamy się już niebawem podczas emisji naszego następnego wiosennego programu. Do zobaczenia!